Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na zupę krem ziemniaczaną z kalafiorem, którą podaję z pietruszką i parmezanem. Banalnie prosta do przygotowania, bardzo szybka do przygotowania, ale dobór przypraw i składników sprawia, że jest to naprawdę przepyszna zupa, idealna na te nadchodzące chłodne dni. Doskonale można się nią najeść, smakuje, pachnie wspaniale, więc z przekonaniem polecam. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie ja bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już równie serdecznie zapraszam do filmu. Zaczynamy! Zaczynam od tego, że podgrzewam rosół. Mam tutaj dokładnie litr domowego rosołu. Jeśli nie mam rosołu, to sięgam po wodę lub wodę z kostką warzywną. Z kostką warzywną chętniej, bo jednak zupa ma lepszy smak. Jeśli biorę samą wodę, to zupę po prostu mocniej doprawiam. Dobra, niech rosół się gotuje pod przykryciem, a ja w tym czasie przygotuję warzywa. Mam tutaj 500 g kalafiora, połowa takiego średniego kalafiora. On jest już umyty i z grubsza osuszony, właściwie odsączony. I teraz kroję go na najmniejsze możliwe różyczki. I tak będę zupę blendować, więc wielkość tych różyczek nie ma znaczenia, a po prostu ugotuje się szybciej. Dobra, kalafior gotowy. Teraz ziemniaki, dwa dość duże. Jeśli chodzi o wagę, mniej więcej 350 g. Obieram je i dokładnie płuczę w zimnej wodzie i te opłukane ziemniaki kroję w mniejsze kawałki. W kostkę chyba najwygodniej, wielkość tej kostki nie ma znaczenia, żeby nie była taka za gruba i ugotowała się mniej więcej równo z kalafiorem. I tak to będzie blendowane. Dobra, warzywa gotowe, przekładam je teraz do garnka i widzę, że rosół akurat się gotuje, więc ziemniaki i kalafior zalewam gorącym rosołem lub wodą z kostką warzywną, jeśli biorę wodę. Widzicie, tego płynu nie ma zbyt dużo, o to właśnie chodzi. Warzywa mają tak delikatnie wystawiać, spokojnie się ugotują. To ma być zupa napakowana warzywami, a nie rozwodniona rosołem, więc właśnie tak to ma wyglądać. Przekładam na kuchenkę, włączam grzanie i od razu wsypuję tutaj jedną łyżeczkę siekanej, suszonej pietruszki. Można też wziąć świeżą. Jeśli świeżą, to biorę więcej, na przykład jedną łyżkę do zupy. Okay? Dodaję też 4 ząbki czosnku. Kroję je po prostu na pół, nie przeciskam przez praskę, nie ma to sensu, bo i tak będę całość blendować. Dobra, widzę, że rosół zaczyna się już gotować, zmniejszam więc grzanie, przykrywam i gotuję pod przykryciem przez jakieś 20-30 minut, a tak naprawdę do czasu, aż warzywa będą miękkie. U mnie minęło 25 minut, zawartość garnka wygląda tak. Pachnie to wspaniale, zresztą pachniało już pięknie od samego początku, bo rosół był naprawdę bardzo dobrze doprawiony. Teraz to blenduję. Dokładnie, tak żeby powstała gładka, aksamitna zupa. Tak to wygląda, przepiękna, kremowa, o wspaniałym zapachu. I sprawdzam teraz smak. Jeśli trzeba, doprawiam do smaku solą oraz pieprzem. Ja nie doprawiam, bo jak wspomniałam, mój rosół był bardzo dobrze doprawiony, tak pod nasz smak, więc przypraw nie trzeba. Ale gdybym dodawała, no to teraz jest moment na finalne doprawienie. Ja dodam może tylko jedną łyżeczkę chrzanu dla złamania smaku i nadania zupie tego czegoś, takiej ciekawej nuty. Dokładnie mieszam, sprawdzam smak. Dobrze, właśnie o to chodziło. I można podawać. Podaję na gorąco, przelewam na talerze. Do każdego talerza dokładam mniej więcej 2 łyżki jogurtu. Mieszam dokładnie lub tak z grubsza, tworząc takie ozdobne spirale, to już według uznania. Ten jogurt moim zdaniem bardzo dobrze tu pasuje i łagodzi smak zupy, więc polecam. I na koniec posypuję to tartym parmezanem oraz siekaną natką pietruszki. Ja swoją porcję lubię jeszcze posypać suszonymi płatkami chili, bo lubię, jak ta zupa ma taki kopniaczek, ale jest to opcjonalne, czyli można pominąć. No i tak to wygląda. Pachnie wspaniale, wygląda także bardzo smakowicie. Zaraz będę ją podawać, więc czas kończyć film. Powiem tylko, że zupa jest wspaniała, sycąca i rozgrzewająca i można się nią naprawdę doskonale najeść. Idealna na jesień, a gotowa praktycznie w 30 minut. Smacznego!